Nie da się ukryć, że przedsiębiorcy mają dużo wspólnego z bezpartyjnymi samorządowcami. Bezpartyjni samorządowcy muszą być dobrymi zarządcami. I tutaj jest wspólny język między przedsiębiorcami, którzy też zajmują się zarządzaniem, i tymi samorządowcami. To jest bardzo dobra prognoza na przyszłość, jeśli wyborcy, mieszkańcy miast będą się koncentrować na tym, aby wybierać na włodarzy miast ludzi, którzy są związani z zarządzaniem. Nie są politykami, tylko są dobrymi gospodarzami. Pokażemy całej Polsce, jak może wyglądać dobra współpraca między przedsiębiorcami a samorządowcami. Pokażemy, że w tych trudnych czasach, kiedy rząd centralny, rząd PiS-u całkowicie odwrócił się plecami do polskiej gospodarki, który prowadzi eksterminację polskich przedsiębiorstw małych i średnich, możemy w tej współpracy z samorządami zrobić coś dla nich dobrego. Jedna z najważniejszych obszarów, o jakich chcemy rozmawiać, to te miejsca, w którym się spotkaliśmy. Rzeszowski Rynek, rzeszowskie deptaki, które jak widzicie w pandemii mocno opustoszały, bo mamy lockdown. Chcemy pomóc tym przedsiębiorcom, którzy tu w sercu naszego miasta to serce tworzą tak naprawdę na co dzień od wielu lat. Pandemia w zeszłym roku dotknęła ich mocno, również i ten obecny lockdown mocno wpływa na losy tych firm gospodarczych. Chcemy doprowadzić do tego, żeby opłaty zarówno za zajęcie terenu rynku pod ogródek, jak i, co bardzo ważne, zajęcie pasa drogowego, w których opłacane są ogródki wystawiane przy naszych deptakach i naszych drogach w centrum miasta, aby te opłaty były jednolite i były obniżone. Po drugie, chcemy także umożliwić im dotarcie do większej liczby klientów. To jest nowa jakość polityki, o której dotychczas nie słyszeliśmy. To jest nowa jakość, kiedy nie zadowalamy się pustymi obietnicami, gadaniem polityków, tylko koncentrujemy się na faktach, bo to fakty decydują o tym, jak nasze życie wygląda, i to, co zrobi samorząd naprawdę, a nie to, co powie, jest decydujące w tej chwili dla tych przedsiębiorców z branż, które są bezpośrednio uderzone przez nieprzemyślaną politykę rządu centralnego. Chciałbym przestrzec wszystkich mieszkańców Rzeszowa przed tym, żeby nie dali się wkręcić w kolejną wojnę. Byłoby tragedią dla tego miasta, gdyby tutaj włodarzem został kolejny polityk namaszczony gdzieś przez wysokich działaczy partyjnych z Warszawy. To spowodowałoby, że to miasto weszłoby na drogę upadku i takiej wojny politycznej, i to jest bardzo ważny moment tych wyborów uzupełniających, aby po poprzednim prezydencie władzę w mieście objął człowiek, który zna się na samorządzie, zna się na zarządzaniu, jest bezpartyjny i nie wprowadzi Rzeszowa właśnie na tą drogę wojny politycznej. To wywołali źli ludzie, leniwi, którym nie chciało się pomyśleć nad rozwiązaniami bardziej efektywnymi, czyli wywołali to politycy PiS-u, którzy za tą tragedię powinni zostać ukarani na pewno całkowitym spadkiem poparcia, i nie wyobrażam sobie, szczerze mówiąc, aby jacyś kandydaci z tej partii, która niszczy Polskę, mieli jakikolwiek posłuch w mieście Rzeszów i żeby mieli poparcie od ludzi, którym tak naprawdę wyrządzają krzywdę.